Cześć, z tej strony Paweł z WPORT.pl i dziś chcieliśmy Wam zaprezentować, w jaki sposób można założyć swoje konto Microsoft. Zapraszamy! Aby założyć nowe konto Microsoft, należy przejść do ustawień. Klikamy tu, ustawienia. Następnie należy wybrać menu konto, twoja poczta e-mail i konta oraz dodaj konto. Jako że chcemy założyć konto Microsoftu, należy wybrać pozycję outlook.com. W tym momencie zostaniemy poproszeni o zalogowanie się do już istniejącego konta. Jeżeli jednak takiego nie mamy, a to właśnie chcemy teraz zrobić, trzeba kliknąć załóż je. Następnym krokiem jest podanie naszych danych oraz założenie adresu e-mail. Można tutaj wykorzystać już istniejący, my jednak uzyskamy nowy w domenie outlook.com. Jeżeli tutaj konto jest zgodne, to zostanie od razu, jeżeli konto jest dostępne, zostanie od razu wyświetlona informacja o tym, że taka nazwa użytkownika jest dostępna, nie została jeszcze zajęta. Następnym krokiem jest dodanie hasła, klikamy dalej. Następnie należy dodać również numer telefonu, które pomogą chronić nasze konto. Tutaj jak widać telefon od razu wykrywa numer telefonu przypisany do karty SIM, którą mamy w urządzeniu, także nawet najprawdopodobniej nie trzeba tu będzie nic wpisywać. Klikamy dalej. Następnym krokiem jest wybranie, zgodzenie się w zasadzie na dostosowywanie usług Microsoftu do naszych preferencji, do tego, jak korzystamy z urządzeń i z ogólnie usług Microsoftu oraz możliwość wybrania zapisania się do maili promocyjnych od Microsoftu. Zostawimy tak jak było domyślnie, klikamy dalej, ponieważ nikt oczywiście nie chce dostawać spamu. Następnym krokiem jest to, co chcemy w zasadzie uzyskać, czyli zalogowanie się do naszego urządzenia poprzez to nowo utworzone konto. Można też to zrobić wybiórczo, czyli na przykład zalogować się tylko i wyłącznie do samej aplikacji sklepu lub do jakiejś innej obsługującej tylko konto Microsoft, ale my chcemy zalogować się całym urządzeniem, całym telefonem, dlatego klikamy dalej. W tym momencie telefon jest skonfigurowany i jak widać wszystko zostało skonfigurowane pomyślnie. Klikamy dalej. W zasadzie gotowe i to już w zasadzie, jak widać, wszystkie informacje są podane, Paweł Klepacki razem z adresem i w tym momencie mamy już gotowe w zasadzie do używania konto z naszym telefonem. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i zapraszamy do oglądania kolejnych filmików z serii Windows Mobile dla Zielonych.